Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem Wam o wojnie polsko-czechosłowackiej. A tak dokładniej, najpierw przyjrzymy się stosunku ludnościowym na spornych terenach, czyli na Śląsku Cieszyńskim, Orawie i Spiszu. Potem zobaczymy, jak doszło do działań zbrojnych i jaki był ich przebieg. W punkcie trzecim przyjrzymy się wydarzeniom, które nastąpiły po zawieszeniu broni. Przerywającym działania wojenne, które doprowadziły do wyznaczenia granicy polsko-czechosłowackiej. Śląsk Cieszyński wyodrębnił się jako Księstwo Cieszyńskie w 1290 roku. To jest okres rozbicia dzielnicowego. Ten proces rozbicia dzielnicowego najbardziej dotknął Śląsk, gdzie te dzielnice są coraz mniejsze, i właśnie w 1290 roku. Z księstwa Raciborskiego. Wyłoniło się Księstwo Cieszyńskie. Pierwszym księciem Cieszyńskim był Mieszko, założyciel linii Piastów Cieszyńskich. W 1327 roku władcy Księstwa Cieszyńskiego złożyli hołdy królom czeskim. Tym samym Księstwo Cieszyńskie stało się częścią Korony Świętego Wacława. Piastowie w Cieszynie. Panowali długo, bo do roku 1653. Wtedy zmarła ostatnia przedstawicielka tego rodu, księżna Elżbieta Lukrecja. Po jej śmierci, panowanie nad Księstwem Cieszyńskim objęli Habsburgowi jako królowie czescy. Księstwo Cieszyńskie nie przeszło w ręce Prus w 1730 roku, w przeciwieństwie do większości Śląska. Wtedy bowiem Fryderyk II pokonał Austrię skutkiem tej zwycięskiej, pierwszej wojny śląskiej, było odebranie Habsburgom Śląska, ale Księstwo Cieszyńskie zostało w dalszym ciągu panowaniem Habsburgów i było pod ich rządami, aż do 1918 roku. Księstwo Cieszyńskie nie weszło w skład Galicji. Było odrębną prowincją w ramach Austro-Węgier. Według spisu ludności na terenie Śląska Cieszyńskiego Polacy stanowili prawie 61% mieszkańców, Czesi blisko 24%, Niemcy 15,5%. Polacy dominowali w sposób zdecydowany we wschodniej części Śląska Cieszyńskiego, na przykład w powiecie fryszczackim, 84% mieszkańców stanowili Polacy. Natomiast Czesi dominowali w części najdalej wysuniętej na zachód, na przykład w powiecie polsko-ostrawskim. Polacy stanowili 30%. W miastach liczący się odsetek mieszkańców stanowili Niemcy. Na przykład w Cieszynie ludność niemiecka dominowała, stanowiła ponad 61,5% mieszkańców. Polacy to 31,5% mieszkańców Cieszyna. Czechów było poniżej 7%. Dominacja ludności Polski na tym obszarze była dość wyraźna. Ale sytuację komplikował fakt, że wśród mieszkańców Śląska Cieszyńskiego była spora grupa ludności polskojęzycznej, która uważała się za odrębny naród i chciała, aby księstwo Cieszyńskie stało się odrębnym państwem. Tak zwani ślązakowcy, jak szacują historycy, stanowili przynajmniej 20% ludności polskojęzycznej. I w całości populacji księstwa cieszyńskiego stanowili od 10 do 12%. Polacy mieszkający na Śląsku Cieszyńskim mieli wysoki poziom świadomości narodowej. Ten poziom świadomości narodowej był bez wyższy niż na Mazurach czy w Armii. I duża w tym zasługa działaczy polskich, którzy działali w księdze cieszyńskim. A wśród tych działaczy na czoło wysuwa się postać księdza Józefa Lądzina który w 1890 roku został wikarym w Cieszynie i tu rozwinął aktywną działalność narodową. Między innymi wydawał popularne polskie pismo Gwiazdkę Cieszyńską. Wchodził w skład zarządu macierzy szkolnej dla księstwa Cieszyńskiego przez dwa lata był prezesem tej organizacji. Zorganizował przy pomocy sodalicy pani tanią kuchnię dla najbiedniejszych polskich uczniów. Założył towarzystwo opieki nad kształcącą się młodzieżą. Imienia błogosławionego Melchiora Grodzickiego, które otworzyło kilka internatów. Przez 21 lat był wzorowym skarbnikiem Towarzystwa Dziedzictwa Jana Sarkandra dla ludu polskiego na Śląsku. Ta jego narodowa działalność spowodowała liczne szykany ze strony Niemców, którzy próbowali nawet nakłonić władze kościelne, aby usunęły go z cieszyna. Na szczęście te niemieckie zabiegi były nieskuteczne. Siądz Lądzin. Działał w szeregach Związku Śląskich Katolików. Stworzył nowoczesny program pracy narodowo-społecznej. Z ramienia właśnie tej organizacji był dwukrotnie wybranym posłem do Parlamentu Austriackiego. Jako wyróżniający się poseł był trzykrotnie wybierany do delegacji austriacko-węgierskiej. Po wybuchu I wojny światowej został członkiem Naczelnego Komitetu Narodowego w Krakowie. Rok później Stanął na czele Cieszyńskiego Komitetu Pomagającego Ofiarom Wojny. Orawa to niezwykle biedny górski region na północny zachód od Podhala u podnóża Babiej Góry. Orawa przez wieki była częścią historycznej Słowacji. Historia Orawy jest podobna do historii Słowacji. Obszar ten należał do Polski przejściowo w czasach Bolesława Chrobrego. Potem znalazł się w granicach Królestwa Węgierskiego i było częścią tego królestwa aż do roku 1918. W ramach monarchii dualistycznej, czyli Austro-Węgier, Słowacja, a razem ze Słowacją Morawa, należały do Węgier. Według spisu z 1910 roku na tym obszarze mieszkało 72 125 osób. Z tego 59 96 zadeklarowało narodowość słowacką, 16 131 polską, 2000 węgierską, a 1518 osób określiło się jako Niemcy. Widzimy więc na tym obszarze zdecydowaną przewagę Słowaków, ale w części północno-wschodniej dominowała ludność Polska. Proces odrodzenia narodowego na ziemi Orawski zaczął się dużo później niż na Śląsku Cieszyńskim i był dużo słabiej posunięty. Na Śląsku Cieszyńskim mamy region bogaty, mamy duży udział ludzi pracujących w przemyśle, tu mamy ubogi region rolniczy, góralski, gdzie wielu ludzi nie ma wykrystalizowanej świadomości narodowej. I tymi którzy mieli olbrzymie zasługi w odrodzeniu narodowym na Urawie, w uświadomieniu tamtejszym kuralom, że są Polakami. Mieli Ferdynand Machaj i Piotr Borowy. Ferdynand Machaj urodził się w Jabłonce na Urawie. Jak sam pisał, nie miał wykrystalizowanej świadomości narodowej. W szkole uczył się po słowacku, w gimnazjum i seminarium duchownym po węgiersku, jak wspominał później. Dopiero wycieczki do Krakowa oraz kontakty z literaturą polską i działaczami narodowymi na Orawie sprawiły, że utrwalił w sobie polskość. Po przyjęciu święceń kapłańskich w 1911 roku podjął pracę duszpasterską na Orawie. I to on był czołowym działaczem polskim na tym obszarze. Drugą postacią kluczową dla odrodzenia narodowego na Orawie był Prosty Gór. Piotr Borow, którego tak wspominała Hermina Janiczak. Cytuję. Piotr Borowy był człowiekiem bardzo religijnym i pobożnym. W kościele często zostawał dłużej i w głębokim zamyśleniu modlił się klęcząc specjalnie zrobionym przez siebie klęczniku. Żył tak jak przykazał Bóg. Był człowiekiem skromnym, pokornym i uczynnym. Żył ubogo, ale godnie. Nikomu nigdy w niczym nie zazdrościł. Wrodzał w nauki Chrystusa. Szerzył Angelię i walczył z rozpowszechnionym wtedy pijaństwem i bluźnierstwem. Te jego wskazówki przynosiły widoczne efekty. Żydowcy karczmarzy nawet wynosili wódkę i częstowali za darmo, pierwszy kieliszek przed knajpami, bo ludzie przestali pić i zaczęli żyć na bocznie. Z sąsiadami utrzymywał bardzo przyjazne stosunki. Krowom zakładał koszyki na pyski, by te nie szarpały zboża czy też rzepy z cudzego, gdy je prowadził na pastwisko. Podobnie było z kurami. W każdym widział Chrystusa i tego uczył również nas, lipniczan, zwłaszcza młodych. Jako dziewczynkom zwracał nam uwagę, jak mamy się zachować i ubierać, by nie obrazić Pana Boga. Chętnie pomagał potrzebującym i wodą ze źródełka. Prowadził życie godne naśladowania. Już za życia miał opinię świętego. Wydarzeniem, które skłoniło Piotra Borowego. Jak słyszeliśmy, zajmował się działalnością religijną. Był takim świeckim misjonarzem, apostołem do zajęcia się sprawą narodową. Był incydent, jaki wydarzył się w roku 1918. Wtedy, wkraczający na te tereny, żołnierze czescy urządzili sobie strzelanie z karabinów do przydrożnych krzyży i świętych figur. Wyśmiewając przy tym przekonania i uczucia religijne okolicznych mieszkańców. To wydarzenie skłoniło Borowego, aby aktywnie zaangażować się w pracę na rzecz przyłączenia orawy do Polski. Ksiądz Ferdynand Machaj wspominał: Gdy strzały karabinowe żołnierzy czeskich druzgotały krzyże i figury przydrożne w Polsce stającej ujrzał przystań Państwa Bożego od którego skrzydła opiekuńcze chciał oddać nie tylko polskiej części Orawy i Spisza, ale i całą Słowaczczyznę. Ten jego program nie ujrzał oczywiście szerokiego światła dziennego, bo kierownictwo akcji spiskowo-orawskiej, mające na celu tylko polskie obszary Orawy i Spisza i Okręgu Czadeckiego, nie dopuściło do rozszerzenia programu działań na teren niepolski. Borowy do śmierci miał do nas, a szczególnie do niżej podpisanego, szczery żal, że nie staraliśmy się o połączenie złoczyzny z Polską. Trzeci obszar sporny między rodzącą się Polską, a Czechosłowacją, to był Spisz. Podobnie jak Orawa, Spisz należał do Węgier, bo Węgrzy przez wiele wieków panowali nad Słowacją, ale część Spisza należała do Królów polskich, bowiem w 1412 roku Król Władysław Jagiełło pożyczył Zygmuntowi Luksemburskiemu 37 tysięcy kop szerokich groszy praskich. To około 7 ton czystego srebra. I zabezpieczeniem tej pożyczki był zastaw. 13 miast piskich, w tym m.in. Poprad. Ten obszar zostawał pod polskim panowaniem aż do Konfederacji Barskiej, kiedy to w 1769 roku bezprawnie Austriacy... Zajęli miasta spiskie należące do Rzeczpospolitej. Według spisu, jaki przeprowadzono w 1910 roku na tym obszarze, 58% mieszkańców to byli Słowacy, 25% Niemcy, Rusini 8%, Węgrzy 6%. Problem polega na tym, że w spisie nie uwzględniono Polaków. Więc polscy górale kryją się tutaj jako Słowacy. Nie ulega wątpliwości, że na całym spiszu dominowali Słowacy. Ale w części północnej Spisza ludność polska była ludnością dominującą. Proces odrodzenia narodowego na Spiszu był najsłabiej posunięty z tych trzech dzielnic będących przedmiotem sporu między Polską a Maczowszczaninami. Spisz to tereny rolnicze, górskie i podgórskie na wschód od Podhala. Tutaj takimi ośrodkami tego odrodzenia narodowego były Wsie przede wszystkim łapsze niżne, zwane Małą Warszawą, Lendak i Jurgów. Ponadto we wsiach Frydman, Dursztyn, Kacwin, Pilchów, Łąckowa, Żar, Różbachy Niżne, Słowiańska Wieś, Krzyżowa Wieś i w mieście Biała Spiska funkcjonowały tak zwane polskie biblioteki. I teraz kończy się pierwsza wojna światowa. Rozpadają się Austro-Węgry. I 19 października. 1918 roku W Cieszynie powstaje Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego. W skład rady przedmiędzy m.in. ksiądz Józef Londzin. Politycznie w radzie znajdziemy przedstawicieli Polskiego Zjednoczenia Narodowego, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej Galicji Śląska Cieszyńskiego oraz Związku Śląskich Katolików. W radzie podlega milicja Polska Śląska Cieszyńskiego oraz tworzące się oddziały polskie. Czesi tworzą konkurencyjny środek władzy. Zemski Narodni Wybor proslesko. W nocy z 31 października na 1 listopada z pomocą żołnierzy polskich służących w cieszyńskim garnizonie Armii Austriackiej, Polacy bezkwawo rozbrajają żołnierzy austriackich, likwidują austriacką administrację i przejmują I... władzę na Śląsku Cieszyńskim. W powiatach Bielskim, Cieszyńskim, Fruszczackim. Ta działalność... Polska spotkała się z kontrakcją Czechów i Niemców, którzy starali się tworzyć konkurencyjne ośrodki władzy na tym terenie. 5 listopada Polacy dogadali się z Czechami, a dokładniej z Zemskim Narodnym Wyborem Polslesko co do tymczasowego rozgraniczenia administracji polskiej i czechosłowackiej. W oparciu o kryterium etniczne, na podstawie tego porozumienia, 77% Śląska Cieszyńskiego miało przypaść Polsce do czasu ostatecznych ustaleń. Głównym ośrodkiem ruchu narodowego na Orawie była Jabłonka. 5 listopada 1918 roku, właśnie w Jabłonce posła Rada Narodowa pod Jana Piekarczyka Polacy tworzą na tym terenie administrację. Przy niewielkim wsparciu nielicznych polskich żołnierzy, Polacy zajmują część orawy. I tu dochodzi do wydarzenia bardzo brzemiennego w skutki. Oto 13 stycznia 1919 roku, delegowany do Budapesztu po zakup amunicji, kapitan Zwisłocki usłyszał od szefa komisji koalicyjnej podpułkownika Wyksa w Budapeszcie który powołując się na rozkaz Naczelnego dowódcy Sił Sprzymierzonych marszałka Fernanda Fosza zażądał od rządu polskiego wycofania wojzdy z Pisza i Orawy. Miał to być warunek, po którego spełnieniu Czechosłowacja miała przepuścić przez swoje terytorium pociągi z amunicją. Jak się później okazało, Ferdynand Fosz nie wydał takiego rozkazu, a działania podpułkownika Wiksa były samowolne. Jednak rząd Moraczewskiego Wykonał to polecenie. Nie sprawdził, czy rzeczywiście taka jest wola marszałka Fosza. Po wycofaniu się wojsk polskich, kontrolę nad obszarem na Orawie i Spiszu przejęły wojska czeskie. Polscy działacze narodowi w połowie listopada 1918 roku w Lubowli ukonstytuowali Polską Radę Narodową Spisza. Zaraz potem, na rozkaz ówczesnego wojskowego komendanta powiatu nowotarskiego Mariusza Zaruskiego oddziały polskiego wojska, kompania wysokogórska i strzelcy podhalańscy, zajęły Jaworzynę Tatrzańską i tzw. Zamagórze wraz z pasem otaczających je terenów. Doszło wtedy do pierwszej potyczki z wojskami czechosłowackimi pod kierzmarkiem 8 grudnia 1918 roku. Na zajętych terenach tworzono polską administrację. 24 grudnia w Popradzie i 31 grudnia w Chyżnym przedstawiciele polskiej i słowackiej administracji zawarli prowizoryczne porozumienie o rozgraniczeniu terenów działania polskiej i słowackiej administracji. Ale po wydarzeniu, o którym mówiłem przed chwilą, w połowie stycznia wojska polskie wycofały się ze Spiszu 23 stycznia. Tereny opuszczone przez polskich żołnierzy zajęły wojska czechosłowackie. Teraz marszałek Józef Piłsudski chciał jak najszybciej przeprowadzić w Polsce wybory, aby ukonstytuował się Sejm, Parlament odradzającej się Polski. Wybory miały się odbyć również na Śląsku Cieszyńskim. Czechosłowacja postanowiła do tego nie dopuścić. Polacy wysłali misję do Pragi. Do prezenta masaryka napisał też Piłsudski z propozycją mieszanej komisji arbitrażowej, ale ta ręka, wyciągnięta do zgody przez władze w Warszawie, została odrzucona. Czesi przystąpili do działań zbrojnych. 23 stycznia 1919 roku wojska czeskie uderzyły na Bogumin. Po zaciętych walkach ruszyły dalej na zachód. Dlaczego wojska czeskie noszą sukces? Czesi użyli przeciwko Polakom m.in. wojsk czeskich przerzuconych z Francji. Dla Polski front na Śląsku Cieszyńskim był frontem trzeciorzędnym. Główny polski wysiłek militarny wtedy koncentrował się na walkach z Ukraińcami o Lwów. Wojska polskie również posuwały się na wschód, zajmując tereny należące wcześniej do Pierwszej Rzeczpospolitej. Uwagę polskiej opinii publicznej przykowało również Powstanie Wielkopolskie, które wybuchło 27 grudnia 1918 roku. Z trudem zdołano ściągnąć parę batalionów. Za broń chwycili również górnicy na Śląsku Cieszyńskim. Dowodzący tutaj, pułkownik Franciszek Latinik, zatrzymał wojska czeskie pod Skoczowem, Doszło tutaj do bardzo zaciętej trzydniowej bitwy. Wojska polskie poniosły duże straty. Dowodzący zastanawiał się już nawet, czy nie przerwać działań wojennych i nie wycofać się z tego obszaru na kolejną rubież obronną. Ale wcześniej Czesi wystąpili z propozycją zawieszenia broni. W sprawę konfliktu polsko-czołowackiego włączyła się też zwycięska koalicja. Rozpoczęły się rozmowy, które doprowadziły do podpisania 3 lutego 1911 roku umowy, która mówiła, że o przynależności tych ziem rozstrzygnie Kongres Pokojowy. Na razie zaś obowiązywać miała tymczasowa linia rozgraniczenia. Na tej podstawie Czesi zatrzymali zagarnięte podstępnie zagłębie Karwińskie, Bogumin i znaczną część Powiatu Cieszyńskiego. Mimo podpisanego porozumienia Czesi próbowali przejść do działań zaczepnych w nocy 23-24 lutego, gdy podjęli próbę opanowania Cieszyna. Jednak polskie oddziały stacjonujące w mieście odparły to uderzenie. W lutym 1919 roku powstał w Krakowie Narodowy Komitet Obrony Spisza, Orawy, Czadeckiego i Podhala. Na jego czele stanął wybitny poeta Kazimierz Przerwatet-Majer, a honorowym prezesem został słynny geolog Władysław Szajnocha. W tym czasie na plebanii w Lipnicy Wielkiej powstało swoiste centrum poczynań narodowościowych. Tworzyli je ksiądz Ferdynand Machaj, jego siostra Józefa, wikariusz ksiądz Józef Buroni i Piotr Borowy, rozwijając pracę agitacyjną na rzecz Polski. Stąd też rozchodziły się polskie gazety, broszury i odezwy otrzymywane potajemnie z Nowego Targu. Spór o rawie i spisz nabierał międzynarodowego znaczenia. Z początkiem marca 1911 roku do Zakopanego przybył angielski pułkownik Wade, aby zapoznać się z sytuacją na miejscu. To z jego polecenia delegacja miejscowej ludności miała pojechać do prezydenta misji koalicyjnej w Polsce, ambasadora Neulense. W Skład delegacji wchodzili książę Ferdinand Machaj, profesor Kazimierz Rupert, Gazda, Wojciech Halczy i Piotr Borowy. Ta delegacja nie tylko spotkała się z rzeczonym ambasadorem, ale udała się również do Paryża, aby tam przekonywać możnych tego świata, że Orawa i Spisz powinny należeć do Polski. Ksiądz Machaj wspominał, cytuję, Zrobili sensację swoimi białymi sukienkami, portkami i cudzeckami. W pierwszym tygodniu nas tylko oglądali. Nie wiedzieli, co to za ludzie mogą być. Dużo razy się wypytywali, czy my nie z Turkestanu, Syberii albo Rumunii. Ale gdy pisma paryskiej kina przyniosły fotografię naszych gazdów z potrzebnym wyjaśnieniem, że to górale ze Spisza i Orawy, Polacy przez Czechów prześladowani, popularność gazdów stała się wielka. Największym sukcesem polskiej delegacji było to, że doszło do jej spotkania z prezydentem Stanów Zjednoczonych Wilsonem 11 kwietnia w prywatnym mieszkaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych. dwaj gazdowie mieli w swojej biografii epizod pobytu w Stanach Zjednoczonych. Znali więc język angielski. Kiedy przybyli na spotkanie, Piotr Borowy przemówił następująco. My tu przybyli z dwóch małych krajów tatrzańskich, ze Spisza i Orawy. Ludność tych ziem jest czysto polska. Ziemie nasze są teraz przez Czechów nieprawnie okupowane. Przyszliśmy prosić konferencję pokojową, aby nas wyspowodziła spod jarzma czeskiego, a przyłączyła nas do Polski, do tego państwa, które do nas ma jedynie prawo. Następnie gazdowie pokazali Wilsonowi na mapie ziemię, z których pochodzą. Wizyta gazdów u Wilsona wzbudziła sensację w Paryżu opisywana szeroko w prasie francuskiej, angielskiej, polskiej i czeskiej, nadała sprawie orawsko-spiskiej rozgłosu i zawadżyła na późniejszych decyzjach politycznych. Po miesięcznym pobycie w Paryżu, gdzie delegacja chodziła od dyplomaty do dyplomaty, wrócono do Polski. Tu okazało się, że gazdowie nie mogą wrócić do swoich rodzinnych wiostek, bowiem groziło im oskarżenie ze strony Czechów. Ozdradę ojczystą. W Paryżu był ksiądz Londzin, który agitował za przynależnością ziemi cieszyńskiej do Polski. Ale do Paryża udali się również przedstawiciele Śląskiej Partii Ludowej, którzy dążyli do tego, aby Ziemia Cieszyńska stała się państwem niepodległym. To byli ci ślązakowcy, którzy uważali, że Ślązacy to odrębny naród i że powinni dążyć do stworzenia odrębnego państwa. Pomysłom tym stanowczo sprzeciwił się przedstawiciel Francji w komisji międzysojuszniczej, Grenard. Lider Ślązakowców, Kozdoń, nie zrażał się jednak i wobec fiaska swoich zabiegów na forum międzynarodowym nawiązał bliskie stosunki z władzami czechosłowackimi, z prezydentem Masarykiem, premierem Kramarzem, ministrem spraw zagranicznych Beneszem i zawartymi swoisty układ. Za poparcie z jego strony dla postulatów terytorialnych Czechosłowacji obiecano mu, że Śląsk Cieszyński zachowa polityczną autonomię, a Ślązacy otrzymają autonomię narodowościową. Zmienił się wkrótce jego statut w Paryżu, bowiem stał się ekspertem delegacji czechosłowackiej. Tu rozwinął ożywioną działalność, przekonując aliantów, że Polska nie ma prawa do Śląska Cieszyńskiego, a ślązacy, mieszkańcy tych ziem, nie chcą wcale należeć do Polski, tylko chcą stać się częścią Czechosłowacji. Sprzymierzeni nakazali Polsce i Czechosłowacji bezpośrednie rokowania, które miały doprowadzić do wytyczenia granicy między tymi państwami. Takie rokowania toczyły się w Krakowie w lipcu 1919 roku, ale nie przyniosły żadnego rezultatu. W tej sytuacji Rada Najwyższa 25 września 1919 roku wydała orzeczenie, mocą którego miał się odbyć plebiscyt, który miał rozstrzygnąć o przyszłości spornych ziem. Jednak obszar plebiscytowy był dużo mniejszy od tego obszaru, którego domagała się strona polska. Polacy podejmują działania przedplebiscytowe na Śląsku Cieszyńskim tym głównym ośrodkiem jest oczywiście Cieszyn. Natomiast dla Orawy i Spisz główny komitet plebiscytowy powstał w Nowym Tarku. Olbrzymią działalność rozwinął wówczas Borowy, który wygłaszał płomienne przemówienia na terenie plebiscytowym, a także w wielu polskich miastach takich jak Warszawa, Poznań czy Kraków, tłumacząc ich mieszkańcom jak ważny jest plebiscyt. I jak ważne jest, aby te ziemie należały do Polski. Na Spiszu powołano odrębny komitet plebiscytowy z profesorem Walerem Getlem w Spiskiej Starej Wsi. Tutaj przebieg kampanii plebiscytowej był tragiczny. Jeden z polskich działaczy plebiscytowych, nauczyciel akademicki ze Lwowa, Józef Wiśmierski, został w trakcie kampanii plebiscytowej zamordowany. Ale do plebiscytu... Nigdy nie doszło. Dlaczego? Oto latem 1920 roku, gdy wojska bolszewickie szły na Warszawę, premier rządu polskiego, Władysław Grabski, udał się do SPA prosić państwa zachodnie o interwencję i tu postawiono mu warunki. Jednym z warunków była rezygnacja z plebiscytów na Śląsku Cieszyńskim, Spiszu i Orawie i zgoda, aby rozstrzygnięcie co do linii granicznej podjęła Rada Najwyższa. Historyk Władysław Pobok Malinowski tłumaczył. Grabski w tych warunkach uznał pojednawczość za najwłaściwszą drogę i zgodził się, że definitywne rozstrzygnięcie sprawy Zaolzia nastąpi przez Radę Najwyższą, łudząc się, że mocarstwa w swej ostatecznej decyzji nie popełnią zbyt jaskrawego gwałtu nad żywymi jeszcze zasadami Wilsona i nad wyraźną wolą polskiej większości Zaolzie. Sądził. Że zgodą tą również ułatwi sobie zabiegi o pomoc mocarstw, zapewni życzliwą neutralność Czech, a z Polski, borykającej się z najazdem, zdejmie dodatkowy ciężar przygotowań do plebiscytu i troski o jego wyniki. Zresztą mocarstwa decyzję już powzięły. 10 lipca opracowując rezolucję, która mówiła, że Rada Najwyższa powinna wziąć na siebie odpowiedzialność za ostateczne uregulowanie sprawy rozdziału terytorium. Tak, księstwa Cieszyńskiego, jak Spisza i orawy. Jedynie dla zachowania pozorów ogłoszono tą rezolucję po zaleconej bezpośredniej rozmowie Grabskiego z Beneszem, którzy też we wspólnej deklaracji stwierdzili w imieniu swoich rządów zgodę na to, by plebiscyt w Cieszyńskim na Spiszu Jorawie został poniechany i by mocarstwa sprzymierzone po wysłuchaniu obu stron powzięły konieczne postanowienia. Obie strony zobowiązały się do lojalnego wykonania postanowień, które zapadną. Rozstrzygnięcie, które zapadło 28 lipca, było skrajnie niekorzystne dla Polski. Dlaczego? Bo Czechów poparli w tym sporze Francuzi. Dlaczego? Bo byli zainteresowani kontrolą nad czeskim przemysłem, bo mieli nadzieję, że Czech, Słowacji. Otworzy się na kapitał francuski i ten kapitał francuski będzie mógł przejąć kontrolę nad częścią przemysłu Czechosłowacji. Postanowienie z 28 lipca było skrajnie niekorzystne dla Polski. I tak, Księstwo Cieszyński z 2220 km2, z ludnością liczącą 435 tysięcy mieszkańców, przyznano Polsce 1002 km2, czyli mniej niż połowa, ze 142 tysiącami ludności. Czesi zatrzymali powiaty Frydecki, frysztacki, Cień szyńskiego zachodnią połową miasta. A więc cały okręg przemysłowo-górniczy z koleją Bogumińsk, Trzyńcem i Jabłonkowem. Po stronie czeskiej pozostawało prawie 150 tysięcy ludności polskiej. Na Spiszu i Orawie przyznano Polsce 27 wsi zamieszkałych przez 30 tysięcy ludności. Czesi otrzymali 44 wsi. zamieszkałe przez 40 tysięcy mieszkańców. Delegat rządu polskiego, Ignacy Jan Paderewski, kładąc swój podpis pod decyzją Rady Ambasadorów, złożył uroczysty protest. Powiedział wtedy, „Jest rzeczą mało prawdopodobną, aby szlachetny cel Rady Najwyższej położyć kres konfliktowi i ustanowić normalne i przyjazne stosunki pomiędzy Rzeczpospolitą Polską, a Republiką Czechosłowacką mógł być osiągnięty, albowiem decyzja podjęta przez Radę Ambasadorów wykopała między dwoma narodami przepaść, której nic wypełnić nie zdoła. Rząd polski podpisał formalnie zobowiązanie, które musi być wykonane. Z nieprzezwyciężonym bólem położę swój podpis pod dokumentem, który odbiera nam tak cenną i tak nam drogą część naszego narodu. Antoni, zanim to uczynię, pragnę panu oświadczyć, panie prezydencie, że jakkolwiek rząd polski szczerze pragnie wykonać całkowicie i lojalnie powzięte przez się zobowiązania, to nigdy mu się nie uda przekonać narodu polskiego, że sprawiedliwości stało się zadość. I na koniec tej lekcji historii o konflikcie polsko-czechosłowackim o śląskie Cieszyński z i Orawem. Fragment wystąpienia. Polskiego premiera w Sejmie Wincentego Witos. Cytuję. Spotkał naród polski cios, który silnie zaważył i zaważyć musiał na kształtowaniu się naszego stosunku do Republiki Czechosłowackiej. Wyrokiem Rady Ambasadorów przyznany został Czechom szmat rdzennie polskiej ziemi, mającej bardzo znaczną większość Polską. Przyznane zostały Czechom nawet te okręgi, do których Czesi nie powinni nigdy rościć pretensji. Naród nasz i rząd nigdy nie pożądał cudych ziem, tym bardziej też nie może zrozumieć krzywdy, jaką mu wyrokiem w sprawie Śląska Cieszyńskiego i Spisza wyrządzono. Wyrok ten wykopał przepaść między obydwoma narodami, które splod interesów politycznych i gospodarczych wiąże ze sobą.